Szanowna Pani Prezes, wielce szanowni Państwo uczestnicy konferencji. Przed chwileczką Pani Prezes powiedziała mi, że jest to debiut stowarzyszenia, ta konferencja właśnie. Tym bardziej dziękuję, że w tym debiucie, w tej ważnej konferencji poświęconej roli osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków mogę uczestniczyć, że mogę być z Państwem. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzisiejsza dyskusja dotyczy ważnej i złożonej problematyki. Pozwólcie Państwo, że skupię się na kilku wybranych zagadnieniach, które jako czynny polityk mam okazję od wielu lat obserwować. Pragnę podkreślić, że ojczyzna musi być traktowana w kategoriach moralnych, jako obowiązek i wybór. W ostatnich latach, zwłaszcza za poprzednich rządów, próbowano nam wmówić, że patriotyzm jest niemodny. Troska o dobro ojczyzny to nacjonalizm, a polskość to nienormalność. Pamiętamy te słowa. Takie postrzeganie ojczyzny i spraw polskich znalazło wielu zwolenników i niestety spowodowało zmianę w sposobie prowadzenia polityki zagranicznej oraz doprowadziło do zbudowania fałszywego wizerunku Polski na świecie. Sprawiło, że praktycznie bezkarnie pojawiają się w przestrzeni międzynarodowej kłamliwe sformułowania, takie jak polskie obozy koncentracyjne czy współsprawstwo Polaków w zagładzie Żydów. Do propagowania tych przekłamań przyczyniają się niestety również sami polscy naukowcy i środowiska prawnicze. Dowodem na to jest ostatni wyrok sądu w procesie wytoczonym dwojgu naukowcom, profesor Barbarze Engelking i profesorowi Janowi Grabowskiemu przez Filomenę Leszczyńską, której stryj Edward Malinowski w czasie wojny był sołtysem we wsi Malinowo w powiecie Bielsk Podlaski. W książce poświęconej losom Żydów w okupowanej Polsce, zdaniem pani Leszczyńskiej i co udowadnia, znalazły się stwierdzenia, które stawiają jej stryja w niekorzystnym świetle. Autorzy książki Dalej jest noc przedstawili pana Malinowskiego jako współwinnego śmierci kilkudziesięciu Żydów, którzy ukrywali się w lesie i zostali wydani Niemcom. Wyrok Sądu Okręgowego po rozpoznaniu skargi nakazał autorom książki przeproszenie pani Leszczyńskiej. Niestety sąd apelacyjny w drugim, już prawomocnym wyroku uznał, że profesor Grabowski i Elgenking nie muszą przepraszać za stwierdzenia zawarte w książce i oddalił całkowicie powództwo. W uzasadnieniu napisano, szanowni państwo, ingerencja w badania naukowe nie jest zadaniem dla sądów. Tu pojawia się bardzo istotna kwestia. Nie można spodziewać się pozytywnego wizerunku Polski za granicą, kiedy tak zwane autorytety w nią uderzają. I w imię źle pojętej wolności badań naukowych mogą bezkarnie propagować dowolną ideę czy fałszywe tezy. Właśnie z taką też sytuacją mamy do czynienia przy tak zwanym kryzysie migracyjnym wywołanym przez Aleksandra Łukaszenkę, który obserwujemy na granicy z Białorusią. Z tymi samymi problemami boryka się Litwa i Łotwa, a przypomnę, że problem dotyczy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W tej kwestii polska totalna opozycja była w stanie zrobić wiele skandalicznych rzeczy, żeby tylko doprowadzić do kryzysu wewnętrznego. Na szczęście stanowisko Unii Europejskiej w tej kwestii jest jednoznaczne i całkowicie popierające działania polskiego rządu. Nieodpowiedzialne zachowania niektórych polskich polityków, wpisujące się w strategię Aleksandra Łukaszenki, a de facto Władimira Putina, mają zdestabilizować sytuację wewnętrzną i wysłać w świat negatywny obraz Polski i Polaków. Jest to działanie wrogie wobec własnego kraju, całkowicie pozbawione patriotyzmu. Żaden rozsądny Polak nie uderza w swój kraj,
nie naraża swoich rodaków na niebezpieczeństwo. Niezgadzanie się z polityką rządu nie usprawiedliwia działań wrogich wobec swojej ojczyzny. Nie ma i nie będzie na to zgody. Co zatem powinniśmy robić? Odpowiedzią na to jest i powinno być kształtowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu. Doskonale rozumiał to nasz papież święty Jan Paweł II, który wielokrotnie przypominał słowa Cypriana Kamila Norwida. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. I stale w swoich przemówieniach do rodaków przywoływał utwory literackie, które pokazywały bohaterskie postawy Polaków walczących o wolność ojczyzny, zdolnych do największych ofiar w imię miłości do niej i dobrze rozumianego patriotyzmu. W tym kontekście nasz papież podkreślał nierozerwalny związek pojęcia patriotyzmu z narodem. Wyraźnie pisał w książce pod tytułem Pamięć i tożsamość, że naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia. Patriotyzm był dla papieża pojęciem bardzo konkretnym, mocno osadzonym w teologii i powiązanym z dekalogiem. Tak bowiem, jak czwarte przykazanie nakazuje czcić ojca i matkę, tak samo przykazanie wymaga troski o ojczyznę. Tak rozumiana miłość do ojczyzny pozwala głębiej pojąć podstawy poświęcania dla niej czy podejmowania wyrzeczeń. Pozwala także lepiej poznać motywy działania wielu patriotów na przestrzeni dziejów, na przykład księdza Ignacego Skorupki czy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszka. Kolejną istotną kwestią, którą pragnę mocno zaakcentować, jest to, że ochrona dobrego imienia Polski za granicą stanowi element budowania wizerunku Polski w świecie. Nie są one jednak celami samymi w sobie. Są jedynie narzędziami do prowadzenia innych polityk gospodarczej, bezpieczeństwa, kulturowej, edukacyjnej czy współpracy międzynarodowej, co stanowi ważną część nowoczesnego patriotyzmu. Pozytywny wizerunek przekłada się przede wszystkim na uznanie polskiej podmiotowości, czyli prawa do podejmowania samodzielnych decyzji. Herbert napisał: historia jest w ręku człowieka, który jest wyprostowany, odzyskał swój honor i swoją godność i nie da się poniżyć. Tego człowieka trudno zapędzić do klatki, ale by być wolnym, trzeba się godzić na niewygody wolności. A zdarza się, że wolność musi być okupiona ofiarami. Jak zatem budować nowoczesny patriotyzm, a co za tym idzie markę naszego kraju wśród osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju? Jestem przekonana, że takim narzędziem może być zaproponowana przez profesora Andrzeja Zybertowicza tak zwana maszyna bezpieczeństwa narracyjnego, która może stanowić element polskiego miękkiego oddziaływania, tak zwanego soft power. Oparta powinna być ona na relacjach z różnymi ludźmi, którym zależy na Polsce. Zatem rola osób pochodzenia polskiego, które mieszkają za granicą, jest tutaj kluczowa. Stworzenie maszyny bezpieczeństwa narracyjnego pozwoli na upowszechnienie własnej wizji kulturalno-historycznej Polski w świecie. Ponadto pomoże nam uporać się z wypaczonym wizerunkiem brzydkiej panny bez posagu. Pamiętamy to sformułowanie. Musi godzić się na propozycje bogatych państw zachodnich, tak zwanym syndromem neokolonialnym, czyli niemożliwością podejmowania własnych decyzji wbrew zagranicy. Maszyna bezpieczeństwa narracyjnego to propozycja, którą należy budować w oparciu o istniejące już organizacje czy instytucje. To tworzenie sieci relacji z gronem uczonych, wydawców, organizacji pozarządowych, a także opiniotwórczych think tanków i artystów. Jednak by ta koncepcja przyniosła skutek, musi trafiać z jasnym i spójnym przekazem do tych środowisk.
Elementem budowania wizerunku Polski poza jej granicami są zatem ścisłe relacje z zamieszkałymi za granicą rodakami. Z pomocą przychodzą tu nowoczesne środki komunikacji, głównie media społecznościowe. W tym miejscu chciałabym opowiedzieć o akcji prowadzonej pod moim patronatem honorowym jako wicemarszałka Sejmu przez młodych polskich emigrantów ekonomicznych Wielkiej Brytanii. Dla przybliżania Brytyjczykom polskiej historii i kultury i właśnie w celu budowania tego pozytywnego wizerunku w ramach założonego przez siebie stowarzyszenia prowadzą akcję o nazwie Zostań polskim ambasadorem. Polega to na tym, że każdy Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii może ofiarować swojemu przyjacielowi, sąsiadowi prezent w postaci książki o słynnych Polakach lub słynnych polskich wydarzeniach historycznych w angielskiej wersji językowej. Osoba, która dostanie taką książkę, powinna przesłać zdjęcie dokumentujące jej otrzymanie. Fotografia publikowana będzie na wszystkich profilach facebookowych, stronach www, do których stowarzyszenie ma dostęp. Inną drogą, która umożliwi nam dotarcie do najmłodszych pokoleń Polonii, jest zapraszanie ich w ramach różnych programów do ojczyzny. Sami wówczas będą mogli przekonać się, że jesteśmy krajem z dużym potencjałem, o pięknej historii, bogatej tradycji, zróżnicowanej kulturze i ciekawym turystycznie. Co więcej, jesteśmy narodem o wielu wspaniałych cechach i talentach. Stałe wizyty w Polsce zawarte w zagranicznych programach szkolnych to dobry element edukacyjny z zakresu języka i kultury polskiej. Przykładem takich właśnie działań jest konkurs pod tytułem Portret Mikołaja Kopernika, prowadzony pod moim honorowym patronatem. Został on zorganizowany przez środowiska polonijne Wielkiej Brytanii, skierowany do uczniów polskich szkół za granicą i powiązany z prezentacją obrazu Jana Matejki pod tytułem Astronom Kopernik w Londyńskiej Galerii Narodowej. Nagrodą dla laureata, którą miałam przyjemność ufundować, jest 3-dniowy pobyt i zwiedzanie Warszawy. Szanowni Państwo, cieszę się, że temat wizerunku Polski w świecie i roli naszych rodaków jest ważnym elementem publicznego dyskursu. Każdy naród ma bowiem prawo kształtować własną tożsamość i charakter narodowy według własnej wizji i w oparciu o drogie sobie wartości. Zabiegając o aktywność naszych rodaków w budowaniu pozytywnego wizerunku naszego kraju w świecie, otwieramy się na nowe możliwości i tworzymy nowe pola współpracy w tym zakresie. W tych działaniach niech nam przyświeca myśl księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, że naród nasz musi się zdobyć na bohaterstwo i miłość pracy ku dobru ojczyzny. W roku wielkiego Polaka, kardynała Stefana Wyszyńskiego i w przededniu jego beatyfikacji niech te słowa staną się naszym drogowskazem. Dziękuję.